Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Postanowiłem zebrać w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat wymaganych dokumentów i procedur przed wylotem do Grecji na wakacje. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i informacje, które zostaną tutaj przekazane, będą dla Was przydatne. Więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, i to zawsze pewnie wiemy, ale przypominam, że biuro podróży jest głównym punktem informacji dla nas, jako organizator naszej wycieczki, którą wykupiliśmy. Biuro podróży informuje swoich klientów drogą mailową o wytycznych, niezbędnych dokumentach, formularzach i obsłudze wykupionej wycieczki, zatem jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to sprawdźmy skrzynkę pocztową naszej poczty elektronicznej, czy czasem nie ma tam jakiegoś maila lub maili z biura podróży, gdzie mamy wszystkie istotne informacje. E-mail podaliśmy podczas zawierania naszej umowy, zatem na ten sam e-mail powinniśmy na tą skrzynkę naszego e-maila wejść i sprawdzić, czy po prostu jakieś wiadomości nie zostały nam przekazane. Wytyczne odnośnie wymaganych dokumentów możemy zweryfikować także telefonicznie lub na stronie internetowej biura podróży. Warto zweryfikować aktualne wytyczne w dniu wylotu, ale już na stronie internetowej. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli wejdziemy sobie na stronę naszego tour operatora, w tym wypadku biura podróży, czyli na przykład Rainbow, no to jeżeli wejdziemy na stronę Rainbow, na głównej stronie, tu mamy akurat taki slider, o i tu trzeci slider, najważniejsze wytyczne i standardy bezpieczeństwa. Możemy sobie tu kliknąć, czy to w smartfonie, czy to w komputerze, przejść do aktualnych wytycznych i wymaganych dokumentów przed wylotem i tutaj mamy taki skondensowany poradnik, co jest nam potrzebne. Wybieramy sobie kraj, na przykład tutaj Grecję w tym wypadku i jeżeli będzie coś bardzo istotnego, co musimy wiedzieć, to w tym miejscu będziemy mieli te informacje. Tu mamy wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, komfortem, jakie zasady, higieny są niezbędne tutaj do stosowania, najważniejsze pytania, odpowiedzi, o czym powinniśmy wiedzieć, czyli takie przypomnienie. I na takiej jeszcze jednej stronie mamy wymagane dokumenty i procedury przed wylotem do Grecji. W związku z wprowadzeniem przez władze Grecji obowiązku wypełnienia formularza PLF na 48 godzin przed przylotem oraz posiadania kodu QR przy przylocie do Grecji informujemy i tu mamy różne informacje, co jest niezbędne. Ja te wszystkie informacje skondensowałem łącznie z kwestią związaną z deklaracją zdrowotną, jaką też powinniśmy wypełnić dla tour operatora, czyli linii lotniczej. Tak więc to wszystko zaraz Wam pokażę. Więc podstawową rzeczą wchodzimy na stronę naszego biura podróży i czytamy te informacje. Ewentualnie możemy napisać maila, czy zadzwonić do naszego biura podróży lub też do niego podejść sobie do agenta i zweryfikować wszystko u niego. Ale na stronie wszystko jest, to wystarczy tylko po prostu zrobić. Przejdźmy z powrotem do mojej prezentacji. Więc jeżeli już wiemy, że biuro podróży jest głównym punktem informacji, no to podstawę mamy załatwioną. Teraz przekażę informacje na temat trzech rzeczy, które musimy zrobić przed wylotem. Pierwsza rzecz to jest formularz PLF, o którym przed chwilą czytaliśmy. Passenger Locator Form. Ten formularz jest niezbędny dla władz Grecji, dla lotniska w Grecji, aby wiedzieć, w którym samolocie kto był i w razie wykrycia na przykład zakażenia koronawirusem przez jakiegoś jednego turystę, to żeby wiedzieli, z kim się skontaktować, żeby można było szybko się skontaktować, wiedzieć, w którym hotelu jest i móc odizolować ludzi, którzy mogą być także zarażeni. To jest niezbędne i bez tego po prostu nie ogarniemy kwestii związanej z przejściem granicznym w Grecji, gdy już przylecimy na miejsce. Musimy to po prostu mieć zrealizowane już w Polsce, na spokojnie. Więc formularz PLF wypełniamy na stronie taką, jaką tutaj podałem, http://travel.gov.gr/hash/. Wejdziemy sobie teraz na tą stronę, pokażę Wam, jak to wygląda ze strony komputera, w smartfonie, tablecie też można to uzupełnić i wszystkie informacje tutaj mamy w języku angielskim. Jeżeli nie jesteśmy władni w tym języku, to oczywiście, jeżeli korzystamy z przeglądarki np. Chrome, możemy sobie ten tekst, który tu jest w formie tekstowej, spokojnie przetłumaczyć. Jest taka funkcja w przeglądarce Chrome w smartfonie, tablecie czy też komputerze i tłumaczymy na język polski. Możemy na spokojnie zapoznać się z tymi informacjami na samym początku, łącznie z tym, że warto o tym wspomnieć, że zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy odwiedzający bezpłatnie pobrali aplikację Visit Greece na swoim smartfonie. Warto to zrobić. Dlaczego? Ponieważ w tej aplikacji, gdy sobie zainstalujemy na swoim smartfonie,
Mamy takie informacje jak co warto zwiedzić, ale też jest zakładka COVID-19 odnośnie różnych informacji, protokołów czy też formularzy związanych z tym, że do Grecji lecimy, czy też po prostu jak w niej jesteśmy, gdybyśmy potrzebowali, no to też taka aplikacja może nas tutaj wspomóc. Ale wróćmy do formularza. Formularz jest taki jak tu widzicie i rozpoczynamy przyciskiem zacznij tutaj w dolnej części. Klikamy zacznij tutaj, jeżeli przetłumaczyliśmy sobie na język polski będzie nam łatwiej, chyba że jesteśmy władni w języku angielskim, no to spokojnie możemy uzupełniać sobie, zaznaczyć wszelkie pola w tym miejscu, czyli zapoznajemy się tutaj z protokołem, oczywiście można go kliknąć i sobie przeczytać. Nas interesuje kwestia związana z arrivals, czyli po prostu powietrzna droga, jeżeli ktoś nie rozumie, to sobie tu przetłumaczymy, czyli protokół przylotów lotniczych, powietrznych i tu czytamy te informacje, że musimy być, że tak powiem, dostosowani do tych informacji i po prostu je posiąść, czyli czytamy to, co tu jest. Ok, wracamy teraz do formularza. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy zacznij tutaj, zaznaczamy, przeczytałem protokół przybycia, wypełnię i prześlę formularz całkowicie, poprawnie i zgodnie z prawdą. Tak więc kontynuujemy, idziemy dalej, zaznaczamy tutaj drogę, jak będziemy lecieć, czyli samolotem. Z angielskiego będzie to oczywiście aircraft, czyli zaznaczamy sobie tutaj pole. Kontynuujemy i tu wypełniamy wszystkie informacje, czyli nazwę lotu, numer lotu, datę przylotu, oczywiście jeżeli chcemy możemy sobie to przetłumaczyć i tutaj datę przyjazdu, uzupełniamy sobie te wszystkie informacje, punkt wjazdu do kraju, jeżeli to jest oczywiście Grecja, ja będę na Korfu, czyli to będzie Hania, to wszystko mamy w umowie naszej, czy też od naszego biura podróży i wypełniamy te wszystkie informacje, które są tu potrzebne. Jeżeli czegoś byśmy nie wiedzieli, wystarczy skontaktować się z naszym biurem podróży i nam na pewno pomoże, żebyśmy to wszystko sobie tutaj uzupełnili. Kontynuujemy i idziemy dalej. Ja teraz nie będę kontynuował, bo szkoda czasu. Po prostu każdy uzupełnia wszystkie informacje, jakie tutaj są. Jeżeli uzupełnimy ten formularz, wróćmy do mojej prezentacji, to otrzymamy na e-mail, który podamy w dalszej części tego formularza, potwierdzenie uzupełnienia, wypełnienia tego formularza i warto, aby to potwierdzenie sobie wydrukować. Jeżeli członków rodziny jest troje, to oczywiście warto wypełnić 3 razy ten formularz, bo z tego co wiem, ten formularz jest na jedną osobę, na jednego pasażera, w związku z czym tylu, ile jest członków rodziny, tyle razy formularz musimy wypełnić. Niemal wszystkie informacje będą takie same w większości tych pól, w związku z czym tych potwierdzeń dostaniemy też 3 na e-mail i warto wydrukować sobie te potwierdzenia, to jest ważne, bo jeżeli coś zawiedzie z elektroniki, odczytaniem potem kodu QR na smartfonie, rozładowany telefon, uszkodzony telefon, nieczytelny wyświetlacz i inne takie, to lepiej po prostu mieć wszystko przy sobie, szczególnie, że zaraz Was poinformuję, co tam dalej jest. Więc drukujemy wszystko, co możemy, jeżeli chodzi o potwierdzenia. To jest taka moja dobra rada, żeby się nie stresować, nie denerwować na lotnisku. I dalej, po weryfikacji danych w formularzu PLF, na adres e-mail, który podamy, otrzymamy w dalszej części, czyli dzień przed naszym wylotem, otrzymamy około godziny 23 kolejne e-maile z kodami QR. Jeżeli członków rodziny jest 3, to powinniśmy otrzymać 3 takie kody QR, czyli 3 e-maile i mimo wszystko te kody QR warto też wydrukować, żeby, tak jak już mówiłem, jeżeli smartfon czy coś się uszkodzi, żeby pokazać kartkę papieru i z kartki papieru też można zeskanować, czyli służby na lotnisku w Grecji będą mogły zeskanować kody QR i będą wszystko wiedzieć o nas, gdzie lecimy, gdzie będziemy podróżować, znaczy gdzie będziemy, w jakim hotelu, jaki okres i tak dalej. Tak więc ten kod QR jest niezbędny, niezbędny, musimy ten formularz wypełnić i kod QR posiąść. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że coś z tym kodem QR będzie nie tak, nie dostaniemy go, przypominam, dzień przed wylotem go dostaniemy, około 23 godziny 24 w tym przedziale, on nie przyjdzie zaraz po wysłaniu maila. Jeżeli coś będzie nie tak, a czujemy, że może być coś nie tak, to w tym pierwszym mailu, który dostaniemy dosyć szybko potwierdzenie wypełnienia, tam powinien być ten formularz w PDF-ie, warto sobie go wydrukować na przykład 3 razy, jeżeli członków rodziny jest troje i ten formularz wypełnić sobie ręcznie, długopisem i mieć przy sobie te formularze na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że ten kod QR nam nie przyjdzie, potem na tego maila nie będziemy mogli go w smartfonie pokazać, więc ja bym zachęcał Was do tego, żeby te formularze sobie też uzupełnić. Drobnostka, niewiele to kosztuje czasu, ale zabezpiecza nas to przed sytuacją jakąś taką, że na lotnisku nas skierują na obowiązkowe testy. W przypadku nieotrzymania kodu QR turyści zobowiązani są wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila, o czym mówiłem, oraz wydrukować wniosek w formie PDF, znaczy z pliku PDF powinno być raczej, i wypełnić go ręcznie.
Brak kodu QR lub potwierdzenia i formularza skutkuje tym, że turyści poddani zostaną obowiązkowym testowi na SARS-CoV-19. Więc żeby tego po prostu nie było, no to oczywiście zachęcam Was, żeby jednak te papierowe też były te formularze wypełnione i te potwierdzenie wysłania tego formularza. Drukowanie nas oczywiście zabezpieczy na wypadek problemów z telefonem, rozładowanej baterii, problemu z odczytem przez skaner danych w Grecji, tak więc szkoda papieru, no ale wiecie, lepiej to zrobić. Dobra, to jest pierwsza rzecz, czyli formularze PLF musimy pouzupełniać na stronie, którą Wam przed chwilą pokazywałem. To jest ten formularz travel.gov.gr/. Idziemy dalej. Następna rzecz. To jest deklaracja zdrowotna dla tour operatora. Dostaliśmy taką informację od Rainbow, że musimy taką deklarację uzupełnić, w związku z czym taką deklarację musimy sobie po prostu wydrukować i ją wypisać. Deklaracja zdrowotna jedna na całą rodzinę jest akceptowalna, nie trzeba na każdego członka rodziny osobnej. Można, ale nie trzeba. Jest do pobrania ze strony internetowej biura podróży, na przykład Rainbow, lub do odebrania w stanowisku odpraw biura podróży na lotnisku. Jak macie inne biuro podróży, to oczywiście kontaktujecie się, sprawdzacie na stronie waszego biura. Ja pokażę Wam, jak to wygląda na stronie Rainbow. Proszę bardzo, tutaj mamy te wytyczne, które Wam pokazywałem na stronie. I na końcu tego dokumentu jest link do dokumentu do pobrania, czyli deklaracji zdrowotnej. Ta deklaracja zdrowotna wygląda, zaraz Wam pokażę. O, w ten sposób. To jest taki dokument jednostronicowy w języku polskim i w języku angielskim. Jest dokładnie to samo. Wypełniamy ją poprzez podpisanie się. Oczywiście zapoznajemy się najpierw z treścią. Wpisujemy datę wypełnienia i warto zrobić to samo tutaj poniżej, czyli też nasz podpis i też tą samą datę, bo to jest w języku angielskim. Tak więc taką deklarację sobie wypełniamy jedną na całą rodzinę. Jest tu informacja akceptowalna. Jest jedno oświadczenie przy rezerwacji obejmującej więcej niż jednego pasażera, na przykład rodzinę. Tak więc wszystko, jak widzicie, jest. Tak więc deklarację zdrowotną jedną na całą rodzinę musimy mieć uzupełnioną. Taka moja drobna rada, abyśmy przynajmniej jeden sprawny piszący długopis mieli przy sobie na lotnisku. Dlaczego? Bo jeżeli będzie potrzeba uzupełnienia innych formularzy, deklaracji lub oświadczeń na lotnisku, no to po prostu bez problemu to zrobimy, a nie będziemy się uśmiechać i prosić w koło wszystkich, czy ma ktoś długopis. Tak więc to jest taka moja drobna rada, żeby jakiś długopis przy sobie mieć. Ok, przechodzimy do trzeciej rzeczy. Umowa z biurem podróży. To jest bardzo ważne, żebyśmy tą umowę przy sobie mieli. Jeżeli mamy ją w PDF-ie, wydrukujmy sobie ją. Obowiązkowo musimy posiadać umowę z biurem umożliwiającą wejście na lotnisko. Bez umowy nie możemy wejść na lotnisko. Obecnie nikt nie może wejść na lotnisko, jak nie ma umowy albo nie jest pracownikiem lotniska czy też służb. Dlaczego to jest takie ważne? Chodzi o to, aby na lotnisku nie było tłumów i żeby zachowywać bezpieczne odległości pomiędzy turystami. W związku z czym musimy mieć tą umowę przy sobie, więc też warto ją wydrukować, jeżeli nie jest wydrukowana jeszcze, i mieć ją wśród tych swoich dokumentów. Z mojej strony chyba to wszystko, więc spokojnie mogę Wam życzyć miłych wakacji. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Jeżeli oczywiście chcecie, zobaczcie go jeszcze raz, żeby sobie usystematyzować te informacje. Naturalnie powinniście te wszystkie informacje dostać z biura podróży, w związku z czym nie powinno być żadnego problemu, ale wiem, że sporo osób na różnych grupach w internecie ciągle o to pyta, w związku z czym ten film powstał. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału Forum Wiedzy. Będą tu się ukazywać inne poradniki z wakacji w Grecji lub relacje z ciekawych miejsc. Ja będę w tym roku na Krecie, w związku z czym z Krety będą różne ciekawe filmy. Zapraszam też do dołączenia do grupy Grecja jest piękna na Facebooku, to jest moja grupa, gdzie można zadać pytania, uzyskać odpowiedzi i być na bieżąco z ciekawymi tematami na temat wakacji w Grecji, z różnych oczywiście regionów, różnych wysp. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, czekam na Wasze komentarze, czy ten film Wam się przydał. Jeżeli będziecie mieli ciekawe pytania, czy jeszcze coś Was trapi, to piszcie w komentarzach. Postaram się udzielić Wam odpowiedzi, lub też inni widzowie kanału udzielą Wam odpowiedzi szybciej. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam i miłych wakacji. Cześć!